Maciej Biskup, witam serdecznie i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś w programie majówka po węgiersku w Legnicy, Malicki z muzykami i Ibisz na scenie w Nalegnickim Rynku. 1 maja w Legnicy z okazji majówki Legnickie Centrum Kultury zorganizowało piknik węgierski. Legniczanie mogli skosztować prawdziwego węgierskiego gulaszu oraz wina, a także na muszli koncertowej mogli obejrzeć węgierskie bajki. Całość uświetnił występ muzycznego trio Taklamakan. W pierwszy dzień majówki nie próżnowało Legnickie Centrum Kultury, które przy deskach parkowej muszli koncertowej zorganizowało piknik węgierski. Idea wzięła się stąd, iż w tym roku, a właściwie zaczęliśmy już obchody w zeszłym roku, są to obchody Dni Kultury Węgierskiej w Polsce i stąd ta idea właśnie współpracy z Instytutem Węgierskim w Warszawie, zorganizowania takiego pikniku u nas w Legnicy. Legniczanie poznać mogli smak prawdziwego gulaszu węgierskiego. Jest to typowy gulasz na wołowinie z dużą ilością papryki. A także skosztować mogli węgierskich win. Od bieli przez róż do czerwieni, to jeśli chodzi o kolor, natomiast smaki od wytrawności do zupełnych słodkości. A jak na pikantne węgierskie potrawy zareagowały podniebienia mieszkańców naszego miasta? Bardzo dobry. Naprawdę, pikantny, przyprawiony tak jak trzeba. Węgierska fajna potrawa. Kiedyś byłam na Węgrzech, też takie coś jadłam i mnie to smakowało. Dania można było jeść oglądając pokaz animowanych węgierskich bajek, a także słuchając muzycznego trio Taklamakan. Legnicki Osir po raz kolejny w majówkę zorganizował siatkarski turniej dla amatorów. W Legnickim Parku zmierzyli się fani siatkówki z Legnicy i okolicznych miejscowości. Nie zabrakło dobrej zabawy, ale również nagród. 1 maja w Legnicy przebiegał pod znakiem dobrej pogody i sportowych zmagań. Legnicki Osir w poniedziałek zorganizował otwarty turniej siatkarski dla amatorów. Myślę, że Ośrodek Sportu i Rekreacji jest od tego, żeby krzewić kulturę fizyczną. I w takiej formie zaproponowaliśmy wiele lat już temu, to się przyjęło. Do zawodów zgłosiły się drużyny z Legnicy, jak również z okolicznych miejscowości, a nawet z Wrocławia. Według zawodników siatkówka to dobry sposób na odpoczynek i spędzanie wolnego czasu. Takie organizacje są na pewno bardzo fajne, a z tego, że każdy z nas gra w klubach, no to na pewno fajne spędzenie czasu podczas majówki. Zazwyczaj gra grupka znajomych, którzy lubią grać akurat w siatkówkę, więc to jest właśnie to fajnego. Choć turniej był odpoczynkiem, to jednak nie mogło zabraknąć ducha rywalizacji oraz radości ze zdobycia trofeum. W sobotę na Legnickim Rynku pojawiła się filharmonia dowcipu Waldemara Malickiego, znanego artysty, muzyka i satyryka. Malicki z muzykami zagrali z okazji organizowanych przez KGHM Polska Miedź obchodów Dnia Hutnika. Imprezę poprowadził inny gwiazdor, bo sam Krzysztof Ibisz. W sobotę Legnicki Rynek został opanowany przez orkiestrę, ale nie byle jaką, bo na scenie zaprezentowała się filharmonia dowcipu znanego polskiego muzyka i satyryka Waldemara Malickiego, który oczarował Legniczan swoim humorem i umiejętnościami muzycznymi. A proszę, ja od razu Państwa zapytam, zanim pójdziemy cokolwiek dalej, zadam Państwu jedno proste pytanie, bo mnie to interesuje. Czy Państwo już zdążyli polubić orkiestrę filharmonii dowcipu? Ja ich nie lubię. A jednak filharmonii dowcipu nie można nie lubić. Muzycy z dystansem, ale profesjonalnie prezentują własne aranżacje standardów muzyki klasycznej, filmowej i popowej. Koncert na Legnickim Rynku zorganizowany został przez KGHM Polska Miedź z okazji centralnych obchodów Dnia Hutnika. To jest takie podkreślenie tego święta hutniczego, którego mamy 4 maja i w przyszłym roku tak samo będzie w Legnicy, dlatego że akurat mamy 65-lecie Huty Miedzi Legnica. Jednak nie tylko Malicki był gościem specjalnym, bo imprezę poprowadził znany konferencjer Krzysztof Ibisz. Witam Państwa w drugim dniu 64 obchodów Dni Hutnika w Polsce. Krzysztof Ibisz, dobry wieczór! Filharmonia dowcipu na Legnickim Rynku wprowadzała uczestników w świat muzycznej satyry. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że pierwsza wizyta Waldemara Malickiego w Legnicy nie była jego ostatnią.
Oświęcimska, Mickiewicza, Rataja, Marynarska, Jasnyka. Drogi przy tych ulicach chce wyremontować Legnicki Ratusz. Prezydent na ten cel ma zamiar wydać blisko 3 miliony złotych i w tym celu wystąpił do Rady Miejskiej o zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Rada rozpatrzyła uchwałę pozytywnie. Miasto znów zwiększyło tegoroczne nakłady inwestycyjne, czemu zielone światło na ostatnim posiedzeniu dała Rada Miejska. Ratusz chce dzięki temu przeprowadzić jeszcze w tym roku remonty dróg. Główny nacisk jest położony na wydatki w sferze transportu i tutaj Państwu powiem, przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Marynarskiej i Jasnyka, przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Mickiewicza i Święcimskiej i przebudowa ulicy Rataja. Wytypowane ulice mają w przyszłości być częścią układu komunikacyjnego z drogą S3. Budowana jest droga S3, więc dojazd do centrum miasta ulicą Chojnowską mógłby być tylko jedyny. Miasto chce wyremontować boczne drogi w Legnicy, aby kierowcy wjeżdżający z S3 mogli swobodnie korzystać również z bocznych dróg dojazdowych do centrum, przez co ratusz chce rozładować ruch. Ponadto wielu jezdniom, jak choćby tej na Mickiewicza, potrzebny jest generalny remont. Magistrat na remonty dróg chce wydać ponad 3 miliony złotych. W sobotę zakończyły się zmagania w Grand Prix Europy Łucznictwa Seniorów. Triumfowali Włosi, zdobywając 9 krążków, za nimi Ukraina, a na trzecim miejscu Rosja. Polacy zajęli 4. miejsce. Wśród reprezentujących Polskę zawodników znaleźli się Legniczanie, ale z medalem zmagania zakończyła jedynie Katarzyna Szałańska, która zdobyła brązowy krążek w turnieju drużynowym. Sobota była ostatnim finałowym dniem łuczniczych zmagań seniorów w Grand Prix Europy. Jednak legnickie strzały nie były tak celne jak mogły, bo jedynie Katarzyna Szałańska zawody zakończyła z brązowym medalem w konkurencji drużynowej. Udało się wygrać dosyć trudny pojedynek z zawodniczkami z Belgii. No jest to jakaś tam satysfakcja, zwłaszcza, że to jest początek sezonu, no i udało się nam. Jednak z Polaków nie tylko Szałańska wyszła z zawodów z krążkiem. Mamy w mikście, Polacy zdobyli brązowy medal i w kobietach indywidualnie zdobyła Polka medal złoty. Triumfowali faworyci Włosi, zdobywając łącznie 9 medali. Na drugim miejscu plasowała się Ukraina, a na trzecim Rosja. Polacy tuż za podium, na 4. miejscu. Kilkudziesięciu kulturystów rywalizowało w 20 zawodach Herkules zorganizowanych przez gminę Kunice. Zawody mają swoją tradycję, a obecnie bierze w nich udział czołówka polskich sportsmenów. Zadaniem sportowców jest prezentowanie poszczególnych partii mięśni. Wydarzenie nie tylko przyciąga zawodników, ale również widzów. Ci, którzy chcieli podziwiać męską muskulaturę, mogli udać się w sobotę do Kunic, gdzie odbywały się zawody kulturystyczne Herkules. Aktualnie trwają 20 ogólnopolskie zawody kulturystyczne Herkules 2017 z mocną obsadą, z fajną ekipą i bardzo dużą liczbą kibiców. Kilkudziesięciu mężczyzn rywalizowało w różnych kategoriach wagowych. Ich zadaniem było prezentowanie partii mięśni zgodnie z poleceniami prowadzącego zawody. Do Kunic obecnie na Herkulesa przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z Polski. Mamy całą czołówkę krajową zawodników, mamy medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. No i jak już to się rozpoczęło, tak trwa i myślę, że będzie jeszcze trwało. Zadaniem zawodników było również zaprezentowanie własnego pokazu mięśni w takty muzyki. I sami muszą Państwo przyznać, że również w Polsce można by znaleźć kogoś, kto mógłby z powodzeniem zagrać w filmie mitycznego Herkulesa. Młodzieżowe Centrum Kultury po raz kolejny zorganizowało ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. W sobotę na hali Zespołu Szkół Integracyjnych w różnych kategoriach wiekowych zmagało się kilkuset tancerzy. My postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego najmłodsi tancerze garną się do tańca. Taniec to dziedzina sztuki, ale nie tylko, bo także sport. W sobotę na hali sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych o Puchar Prezydenta Legnicy walczyło kilkuset tancerzy z całej Polski. Jak oczarować szacowne jury na turnieju tańca? Technika, rytmiczność, muzykalność, no i pewna umiejętność sprzedawania się na parkiecie. Rywalizowano w różnych kategoriach wiekowych. W turnieju wzięli udział również najmłodsi tancerze. Dlaczego tańczą? Ja tańczę tak dla hobby, bo bardzo lubię. Ja lubię to, po prostu to lubię. Chodziłem na inne kółka, ale to mi się najbardziej podoba. Mi się dobrze tańczy, lubię taniec, jest bardzo dobry sport i go lubię. Bo
lubię to robić. Zaczęłam tańczyć balet, kiedy byłam w zerówce. Uczestnicy muszą zaprezentować się w eleganckich strojach, które poprawiają prezencję. Na turnieju zmagano się w tańcach standardowych i latynoskich. Adam Pyziński, uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego i Mateusz Kazimierski, uczeń zespołu szkół muzycznych, to legniczanie, którzy w sobotę zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kategorii młodzieżowej. Kazimierski podczas zmagań wojewódzkich zajął drugie miejsce, Pyziński trzecie. Teraz recytatorom został ponad miesiąc przygotowań do czerwcowych zmagań w Ostrołęce. W sobotę w Galerii Piastów odbyła się fryzjeriada, czyli fryzjerskie zawody. W szranki stanęli młodzi adepci fryzjerstwa, których oceniali popularni polscy fryzjerzy Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt. Zwyciężczynią konkursu okazała się uczennica Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Patrycja Miazga. W sobotę Galerii Piastów zdominował temat włosów. Wszystko za sprawą tak zwanej fryzjeriady, czyli fryzjerskich zawodów. Młodzi ludzie stawiają czoła wyzwaniu, czyli mają dzisiaj tematykę poplątanie z wyczesaniem. Uczestników jest 20. Są to uczniowie szkół średnich, szkół zawodowych, bardzo młodzi adepci fryzjerstwa. Temat fryzury był dowolny, organizatorzy postanowili zdać się na kreatywność młodych fryzjerów. A co trzeba było zrobić, żeby zaskoczyć jurorów? Trzeba mieć pasję i to widać, czy ktoś ją ma, czy nie. To nie jest taka rzecz, że ja oceniam w tej chwili fryzurę. Absolutnie nie. Ja patrzę na to, w jaki sposób jest wykonana, w jaki sposób młodzi ludzie zaplanowali sobie pracę, bo plan pracy we fryzjerstwie jest bardzo ważny, ale tak naprawdę gdzieś ocena całościowa będzie później, jak już zobaczymy w całej okazałości. Fryzjeriadem zwyciężyła Patrycja Miazga z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Państwo Dulowie z Niedźwiedzic w sobotę obchodzili 60. rocznicę zawarcia małżeństwa. Niewiele jest par, którym udało się wytrwać razem aż do tak zwanych diamentowych godów. Z tej okazji pani Helena i pan Jan odnowili przyrzeczenia małżeńskie. My zapytaliśmy ich, jak się poznali i jaką mają receptę na miłość. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tę ślubną przysięgę odnawiali w sobotę Państwo Dulowie z Niedźwiedzic po 60 latach wspólnego życia. Jak się poznali? W Bielsku Białej. Mąż służył w wojsku, ja pojechałam na wesele do rodziny i koło kina zapoznałam żołnierza w mundurze. Żołnierz miał się zakochać od razu. Tak, bo znalazłem perełkę, bo ona się z domu perełka nazywa. No i taką perełkę szanowałem, aż do teraz na dużą perłę wychowałem. A jaka jest ich recepta na szczęśliwy i długi związek? Trzeba się kochać i szanować i modlić się przede wszystkim. Do Pana Boga o zdrowie i łaski. Kochać się, modlić, a także wspierać w tych najtrudniejszych chwilach. Wytrwaliśmy w dobrym i w złym, bo zawsze dobrze nie było 5 dzieci wychować, wykształcić, wesela porobić. Też to było ciężko, ale jak najgorsze było to, jak nam dwoje dzieci zmarło. Ciężko się... Dwoje dzieci, synowa i dwóch. Ciężko było, no ale przetrwaliśmy. Wytrwali, żyjemy. Obchodzącym diamentowe gody pani Helenie i panu Janowi życzymy w imieniu redakcji oczywiście kolejnych 60 lat razem i dużo miłości. Akademia Odznaczeń i Wyróżnień z okazji Dnia Hutnika w tym roku odbyła się w sali królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. W uroczystości, podczas której wręczono medale i dziękowania za ciężką pracę, wziął udział wielu zaproszonych gości. Rokrocznie w Zagłębiu Miedziowym hutnicy pracujący w hutach miedzi KGHM Polska Miedź celebrują swoje święto, które przypada 4 maja. W tym roku centralne obchody Dnia Hutnika zorganizowano 28 kwietnia w Legnicy. Akademia Odznaczeń i Wyróżnień miała miejsce w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, gdzie przed wejściem gości witała Zakładowa Orkiestra Hutnicza. Dziesiątki pracowników hut wyróżniono medalami za wieloletnią służbę, statuetkami Floriana i odznaczeniami za zasługi. Była zgrana załoga. Jest zgrana załoga i się wszystko toczy tak, jak ma się toczyć, ale nie ma tam, że coś boli. Trzeba pracować po prostu. Jakie wyróżnienie dzisiaj pan odbiera? Floriana. Floriana, no to chyba najważniejsze dla hutnika. No, dostałem hutnika za 25 lat. To teraz będzie miał brata Florianę. Dobrze mi się pracowało, no, a teraz tym bardziej jest, no,
coraz ciekawiej, prawda? No, tym bardziej, że huta jednak się nasza będzie rozbijała, prawda? I to jest takie budujące, powiedzmy, nie? Że nie na darmo przepracowałem te 33 lata w KGHM. W uroczystości wzięli udział nie tylko hutnicy, ale również przedstawiciele oddziałów KGHM, spółek z Grupy Polskiej Miedzi, samorządowcy lokalni, posłowie, duchowni i wielu innych zaproszonych gości. Akademia była tradycyjnie już okazją do złożenia życzeń całej hutniczej braci. Jestem pewien, że cały nasz oddział hutniczy jest przykładem doskonałej pracy, dobrej efektywności, troski o dobro wspólne, troski o KGHM Polska Miedź S.A. Jestem niezwykle wdzięczny i chciałbym też podziękować przy tej okazji wszystkim naszym hutnikom. Po Akademii Odznaczeń przed czas na mniej oficjalne obchody hutniczego święta, czyli tradycyjną już karczmę piwną i comber babski. Uroczystości związane z obchodami Dnia Hutnika to również karczma i comber, na których pracownicy hut i ich goście mogą bawić się zgodnie z wieloletnią tradycją. Hutnicy bawili się w klimacie szkolnym, hutniczki zaś postawiły na MyFest. W tym roku panowie na centralnej karczmie piwnej bawili się w hali Osiru przy ulicy Lotniczej w Legnicy. Na uroczystość oprócz pracowników hut przybyli zarząd KGHM, przedstawiciele oddziałów Polskiej Miedzi, spółek z grupy kapitałowej, samorządowcy lokalni i przedstawiciele rządu. Każda karczma piwna wpisuje się w określony temat. Tym razem hasłem przewodnim męskiej biesiady była szkoła. W ławkach pod okiem nauczycieli i szkolnej pielęgniarki zasiadły setki uczniów przyodzianych w fartuszki szkolne. Na uroczystość zaproszono również byłych włodarzy zarówno z zarządu KGHM, jak i poszczególnych oddziałów Polskiej Miedzi. Była to miła okazja, by podziękować im za wcześniejszą pracę i zaangażowanie. Wśród atrakcji nie zabrakło sportowych i muzycznych zajęć grupowych. Proszę zespół tutaj górniczy o swoją pracę muzyki w uwzględnieniu tonu nadanego przez dyrektora Budynekica. Proszę bardzo. O ile panowie grzecznie siedzieli w szkolnych ławach, o tyle panie postawiły na zabawę na wzór niemieckiego Oktoberfest. Uroczystość rozpoczęły od symbolicznego nalewania pierwszego kufla bursztynowego płynu, by po tym złożyć odświętną przysięgę. Żyłam wieś gorącą krew, a nie zimną wodę. Dbać o dobry humor, jak o urodę. Przyrzekacie? Przyrzekamy. Uroczystości centralne rozpoczęły obchody Dnia Hutnika w Zagłębiu Miedziowym. Akademie, karczmy i combry odbędą się jeszcze w poszczególnych hutniczych oddziałach. 5, 6 i 7 maja Legnickie Centrum Kultury zaprasza na weekend z tańcem. Będzie to znakomita okazja do tego, aby w aktywny sposób pobudzić swoje zmysły. Organizatorzy proponują tańce latynoamerykańskie, jak i polskie. Tańczyć można w każdym wieku, a taniec to w końcu samo zdrowie i rozrywka. Legnickie Centrum Kultury chce tę tezę poprzeć argumentami i zaprasza na swój barwny weekend. Rozpoczniemy w piątek, 5 maja, maratonem zumby od godziny 18 do 21. Energetycznie będziemy tańczyć, zapraszamy wszystkich na salę maneżową do Akademii Rycerskiej. Sobota natomiast upłynie nam w rytmach flamenco. W sobotę będą także warsztaty dla dzieci od Poloneza do Mazura, a ten dzień zakończy koncert połączony z pokazem tańca rodem z Sewilli. Natomiast w niedzielę tango argentino przede wszystkim oraz taniec towarzyski będzie królował na parkietach Akademii Rycerskiej. Tango argentino warsztaty poprowadzi też znakomity tancerz tego stylu tańca, który uczył się w Buenos Aires, pan Grzegorz Kałmuczak. Część z warsztatów będzie odpłatna. Na dziś to już wszystko. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. Do zobaczenia.